Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Świat Linuxa. E, dzisiaj to by się przydała zupełnie inna koszulka, taka bardziej zielona, oryginalna od Nvidia, ale no, nie ma, nie ma opcji, tak, no około duże kanały YouTube'owe, wiadomo, koszulki, smyczki, cudawianki dostają i tak dalej, a... Tutaj nikogo, za mało, za mało wyświetleń, za mało osób, widzów na kanale, i tak dalej, tak dalej. Dlatego tak, no, wiem, no, mógłbym występować, kurde, z gołą klatą, a to nie byłby dobry pomysł, bo ja taki nie za bardzo by jestem. E, wracając do tematu, kurde, słuchajcie, e, ciągle się jeździ po użytkownikach Nvidia, że Nvidia na Linuxie to jest badzie, że to jest tragedia, że to jest dramat. Prawie od początku posiadam Nvidia i prawie na nią nie narzekam, albo rzadko na nią narzekam, powiem to w ten sposób. Do tego ten rok to jest po prostu buch, eksplozja fajnych rzeczy. No, właściwie dla posiadaczy Nvidia, właśnie, bo dzisiaj sko będziemy się koncentrować na Nvidia. Nie, Nvidia tego nie sponsoruje, mimo że to powtórzyłem 5 razy w 10 razy w ciągu minuty. Nie o to chodzi. Słuchajcie, zbliża się coś niesamowitego. Niektórzy popowiedzieli, powiedzieli, że znowu piekło zamarzło, ale to już chyba kolejny raz. Słuchajcie, do jądra, do, do jądra Linuxa wchodzi moduł Nvidia. Nie z buciorami zastrzeżonymi. Nie, 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 nie. Otwarty sterownik moduł. Tak naprawdę. Czy trzeba świętować? Teoretycznie tak. Teoretycznie praktycznie tak. A powiem wam to wszystko dzisiaj mam nadzieję. Bo w sumie to jest fajna wiadomość. Ale jest pewne ale. Zapraszam na film. Okej, okay, okej, okay, witam. Na stronce internetowej tutaj yy, Foronixa tym razem. Artykuł z 10 maja. Ta to miał być bardziej vlog i takie bardziej będzie luźnawy niż opowiadanie techniczne, bla 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 i bla 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 bla. bla. Yy, słuchajcie, wchodzi, wchodzi, znaczy Nvidia yy, wkłada swój moduł, swój piękny moduł do jądra. Trochę to dziwnie brzmi, no, ale trudno, tak to tak to się nazywa, w Linuxa wszystko. Yy, słuchajcie... Yy, stworzyli swój moduł, tak? Moduł ładujący, moduł inicjalizujący, który staje się open source, otwarto-źródłowy, tak? NVIDIA, wow, zaraz ludzie zaczną krzyczeć, że NVIDIA się staje open source i tak dalej, i tak dalej. No nie jest tak do końca. To, co się pojawi tutaj niedługo, w najnowszych sterownikach chyba 555 czy 560, coś takiego, to jest tylko łączy taki jeden modulik, tak? Który aktywuje kartę grafiki, natomiast Kurczę, bo ogólnie jest tak, ja, ja nie jestem techniczny, tak, ale też troszeczkę muszę Wam tutaj opowiedzieć delikatnie przynajmniej o co tym wszystkim chodzi. Słuchajcie, strawniki, jeżeli chodzi na przykład o Nvidia, są, można powiedzieć, że są podzielone na takie dwie rzeczy w tej chwili, tak. Jeden jest tak zwany, ogólnie zrobiony w ten sposób, że jest, istnieje coś takiego jak Ring Zero, czyli jądro załóżmy i Ring chyba to jest trójka, jeżeli dobrze pamiętam. Czy jedynka? Kurde, chyba trójka. Yy, czyli tak zwana przestrzeń użytkownika, tak? Czyli masz pulpit, programy i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna rzecz. A ring zero to jest wszystko to, co siedzi przy jądrze. Czyli o, tak jak mówiłem window o Windowsie, rutkicie i tak dalej. To mi więcej chodzi o coś takiego, tak? Że takie coś, taki Taki moduł, taki sterownik w jądrze, on działa bardzo blisko sprzętu i jądra systemu. To jest taki pośrednik, tak? Dobra, koniec technicznych rzeczy, bo sam się na tym dużo nie znam. W każdym razie to jest, będzie otwarte. To już jest chyba wkręcone, można powiedzieć, i udostępnione na GitHubie. Tu jest IGC, Nvidia Open GPU Kernel modus dokładnie tak. Jest to tu już ogarnięte, ogarnięte, można sobie to skompilować, ewentualnie wgrywać, tak? Słuchajcie, cała sprawa zaczęła się może nie już teraz, bo wiadomo o tym, że Nvidia otworzyła swój sterownik, znaczy część swojego sterownika w 2022 roku. Chodzi dokładnie o to, ja chyba wtedy o tym mówiłem, to było ze dwa lata temu mniej więcej. Popatrzcie, 11 maja, i teraz 2 lata później to się dzieje, tak? Że wtedy Nvidia otworzyła, znaczy. Zaczęła przechodzić na otwarty sterownik, tak. I jeżeli chodzi o karty grafiki w Linuxie. Z tym, że niektórzy mówili, że było to spowodowane tym, że parę miesięcy wcześniej niezbyt dobrze ludzie zrobili taką brzydką rzecz i pod, za przeproszeniem podpieprzyli NBD część kodu albo bardzo dużo kodu graficznego tak? ze sterowników graficznych. I zagrozili ta ekipa, zagroziła wtedy, że oni wrzucą cały ten kod do sieci, jeżeli Nvidia nie zreaguje, nie zrobi open sourceowego sterownika. Czy to, co się stało wtedy 11 maja, że oni wypuścili taki sterownik, Wtedy zostało to wypuszczone tylko dla centrów danych, dla y, drogich tych kart graficznych, akceleratorów i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest pokłosie tego, co się stało wtedy? Nie wiem. Nikt się nie będzie, nigdy nie dowie, nie będziemy do tego wnikać. W każdym razie wszystko zaczęło się równo, no równo, kurde, dwa lata temu, autentycznie, tak? Wtedy to było zrobione, jest tu bardzo fajny artykuł na ten temat. Wtedy to było zrobione, tak jak powiedziałem, specjalnie dla tych zaawansowanych kart tych Blackwell, nie pamiętam ich nazw wszystkich, w każdym razie głównie dla korporacyjnych, centr danych itd. itd. Nie? To, wtedy to było zrobione. Wiadomo, że myśmy się wszyscy cieszyli, że skorzysta na tym nouveau, między innymi, czyli ci od, którzy tworzą od wielu, wielu lat otwarty sterownik. Dla Nvidii, z tym, że oni to tworzą od zera, praktycznie z bardzo, bardzo małą pomocą Nvidii. Co prawda, to się w tej chwili zmienia i to się bardzo grubo zmienia, ponieważ w tym roku zdarzyły się dwie niesamowite rzeczy. Po pierwsze, jeden z głównych deweloperów, głównych programistów NUVO, poszedł do NVIDIA, dołączył do NVIDIA, Nvidia go przyjęła i go został zatrudniony jako tam inżynier, który pracuje nad sterownikiem open sourceowym, tak? Można sobie powiedzieć, mamy szpiega, mamy szpiega, kurde, tak jak ten, raj jakoś tam nazywał ten gościu ZMD, co poszedł do Intela do kart graficznych. Mu nie wyszło i go sam to wywalili po chwili, to znaczy po dłuższym czasie, nie? Ale gość zdążył wydać już tam normalnie karty Intela, niezbyt dobre, wiadomo o co chodzi, tak? Tam różne fajne rzeczy chodziły, słuchajcie. Czy chodzi o to w tym przypadku? Nie, 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 raczej na pewno nie. To jest gość znany, szanowany twórca, chyba nawet Nuwo, jeden z głównych twórców Nuwo. No i po prostu on został przyjęty przez Nvidia, tak? I tutaj zaczął współtworzyć ten serwis. W ogóle w tym roku, albo już no od pewnego czasu, ale w tym roku Nvidia mocno skoczyła z tematami open source, ze wspomaganiem Linuxa i nie tylko. Jest dużo tutaj współpracy między Nvidią, Canonicalem, Red Hatem i z naprawdę konkretnymi firmami, tak? Nvidia dobrze także wie. To jest moja taka opinia po czytaniu wielu artykułów, czy filmów na YouTubie, które przeglądałem. Chodzi też tu o to, NVIDIA idzie w obszar nie dlatego, żeby dobrze nam Linuxowcom zrobić i żeby nam fajnie gierki chodziły, albo cokolwiek na pulpicie. No nie. Tu chodzi o to, że jak wiadomo, od bardzo długiego czasu AI idzie mega w górę. NVIDIA jest Topowym sprzedawcą, producentem i w ogóle takim realizatorem tak kart graficznych, które wspomagają AI i to naprawdę grubo, bardzo grubo. Tak. Jak wiadomo, Nvidia ma główny swój sterownik Linuxowy, jest sterownikiem zamkniętym. Kod źródłowy jest zamknięty, opatentowany. Chodzi o KUDA, chodzi o te całe wspomagania i tak dalej, tak dalej. Więc to, to jest nie jedna sprawa. Ale m, okazywało się, było wiele informacji, no bo większość tych rzeczy na AI czy farm serwerowych i tak dalej i tak dalej y, są oparte na Linuxie, czy na Unixie, czy innych tam systemach czasu rzeczywistego i tak dalej, nie wiem, nie wnikam, nie mój temat, y, w każdym razie Nvidia była takim czarnym konikiem, tak, takim niezbyt teges, który wchodzi sobie do tych centrów danych i ma zastrzeżony sterownik, a co w nim jest, yy, yy, jeżeli tam nawet nic nie było, nic, zero złego i tak dalej to to jest zamknięte, to jest złe i to nie pasuje, tak? Dlatego no, pewnie były jakieś naciski na NVIDIA, żeby zaczęli to otwierać. Jak wiadomo, Intel w open source od zawsze AMD Dwa sterowniki, zamknięty dla dużych centr danych stacji roboczych i otwartość źródłowy robiony ze społecznością, milutką, wspaniałą, i tak i tak dalej. Ja się nie nawalam, naprawdę, ja się nie nawalam, tylko mówię tak, jak to myślę, nie? Dlatego Nvidia nie chce być widziana jako taki matryksowy, kurde, ten, no, jak on się nazywał, ten... John Smith, czy, czy jak mu tam było, agent Smith, kurde, tak? Czyli wchodzi i czarne okulary, garnitur i w ogóle wiadomo, co on jest, tak? Nvidia nie chce być tak postrzegana, bo raczej patrzę na to jak scenariusze, yy, Dwa, że open source zdobywa uznanie wszędzie, no i jakoś to musi po prostu wyglądać, nie? Dlatego moim zdaniem i zdaniem wielu, wielu mm, art, nie artykulistów, tylko dziennikarzy, yy, jest prosty temat. NVIDIA chce po prostu zrobić swój ładny PR, ładnie, żeby to wyglądało i, i musi po prostu tyle, co otworzy, musi otworzyć te swoje sterowniki częściowo. Wiadomo, że nie może on nie otworzy na pewno sterowników zamkniętych tego ring trójki chyba, tak? Czyli tego z user space'a tak zwanego. Chodzi tu o CUDA, chodzi tu o wspomaganie OpenCL, czy inne rzeczy, dlatego, że to są patenty. To są zarąbiste patenty, wspomaganie jej pewnie też częściowo I, i gdyby oni to otworzyli, to konkurencja w postaci Intel AMD albo inne kraje azjatyckie, powiem to tak, by zaraz... Dawajcie to. I mamy i nagle jedziemy do góry, nie? A w ten sposób Nvidia, to że ma pozamykany kod, to są jej rzeczy prywatne, pozastrzeżone wszystko jest, opanetowane, to no, nikt jej nie może podskoczyć. No dziwicie się, to są miliardy dolarów, kurde, i to pewnie dziennie lecące do kompletu, tak? Więc to jest mega, mega biznes. Ja się wcale nie dziwię, że oni tego nie chcą otworzyć do końca i tak dalej, nie? No, więc ten no, AMD niby wszystko fajnie otwiera, ale ach, tasz, takich rzeczy jak KUDA nie ma. Po prostu nie ma. Niby to ROCM coś tam daje, ale różnie z tym bywa, tak? Dobra, wracając do tematu sterowników i całego, te, całej tej reszty. Słuchajcie, otwarty będzie tylko moduł, już jest de facto. Ja znaczy, kiedyś dziwiłem, w którejś dystrybucji, w którejś teście mojej dystrybucji, nie? że co to jest Nvidia? Open Source, Kernel Driver, co to jest? I NUWO jeszcze jest! Co to jest, kurde? No to teraz już wiem, co to jest, kurde, tak? To są otwarte właśnie sterowniki na poziomie kernela Nvidia. Z tym, że tak jak powiedziałem, to są dwa, dwie różne rzeczy, nie? słuchajcie, trzeba jeszcze tutaj. Wspomnieć, napomnieć o czymś takim. Karty Turing, tak? Karty o architekturze Turing, czyli teoretycznie, od 1,1660 super w górę, mają tak zwany dodatkowy koprocesor. Tak jak w Amigach był Blitter, tam były jakieś Agnus, Aga i tego rodzaju rzeczy. Denis, takie koprocesory i wspomagacze. Nie pamiętacie, na przykład ci starsi. o! Do 386SX można, kupić, można było dokupić koprocesor i się robił prawie DX, tak? No bo 86 dx miał koprocesor wbudowany w siebie, a 86 sx można było dołożyć na płycie. Co prawda to niewiele dawało, ale zawsze było, ja mam koprocesor, nie? I można powiedzieć, że Nvidia już od pewnego czasu, wielu lat w sumie nawet, wprowadza do kart graficznych taki koprocesor dodatkowy. GSP się chyba to nazywa, tak? Chip GSP, coś takiego. I on ma ułatwić wiele rzeczy i przyspieszyć wiele rzeczy, i, i tak dalej, i tak dalej, mniej więcej, nie? Żeby nie wszystkim się zajmował procesor główny yy, tam grafiki, tak? Tylko, tylko takie dodatkowe cudo to jest, powiedzmy w ten sposób. I słuchajcie, od pewnego czasu w Linuxie pojawia się również na przykład Debianie, jest tak jak mówiono ostatnio, że o Debian coś tam dodał, nowy, nowy firmware, i tak dalej, GSP, nie? No to właśnie chodzi o to. Z tym, że to jest blob, tak zwany zamknięty, bo to jest, to jest oprogramowanie także zamknięte, ten GSP, czy jak to się tam było nazywa? Dobrze mówię, chyba dobrze mówię. Może się pomyliłem, tobie, poprawcie w komentarzach. Nie jestem inżynierem, no sorry, wybaczcie mi. Moduły otwarte, kernelowe, one mają wspomagać działanie tego wszystkiego, tak? Teoretycznie, teoretycznie nowo też to niby obsługuje. Nvidia, Nvidia ogólnie bardzo pomaga Nuvo tak jak tutaj powiedziałem, raz, że przyjęli sobie tego gościa tutaj, tak, ten człowiek się nazywa Benskegs, to był człowiek, który w Red ogóle pracował na dnuwo, to dodatkowo słuchajcie, jakiś czas wcześniej, albo później, już nie pamiętam, pojawiło się nowe, nowe żądanie dodatkowych rzeczy dla NVK. NVK ogólnie, o czym trzeba by też powiedzieć, kurde, jak ja się tutaj nagadam, to głowa mała. NVK to jest, to jest taki, to jest Wiecie, że istnieje NUVO, tak? To jest otwarty sterownik Nvidia, który ma niby wspomagać to, co NVIDIA już de facto kiedyś, znaczy takie było założenie, że, że oni tworzą sterownik otwarty dla Nvidia, wszyscy mają do niego dostęp, mogą go ulepszać i tak dalej, dalej. Nie musicie używać tego zastrzeżonego. Z tym, że to NUVO działa średnio, no teraz jest dużo, dużo lepiej, to, to już naprawdę jest bajka, bo na NUVO w tej chwili działa między innymi Zaczynają działać coraz lepiej karty Turing. Zacząłem o nich mówić, przerwałem. Turing od 1660 super w górę, czyli seria 16, załóżmy tam 60, 1650, 2000, 3000, 4000, no i teraz 5000, tak, teoretycznie. Czyli tam nowo się zaczyna rozbudowywać, jest coraz lepiej, bla, bla, bla i bla, 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 tak. Do kompletu tutaj Nvidia, o dziwo, to już chyba w zeszłym roku, i nawet, a w tym to już jest w ogóle masakra. Tak jak powiedziałem, bo się otwierają na open source'a, zaczynają pomagać nowo. Tak naprawdę autentycznie, kurde. Może nie udostępniają im wszystkiego, wiadomo, bo nie mogą, ale wiele rzeczy już jest im dawane czy z dokumentacji czy coś. I rozwój tych sterowników otwartość źródłowych NUWO idzie do przodu. tak? To na pewno nowo pomoże. Ale żeby było śmieszniej, to jakiś czas temu, jakiś czas temu, słuchajcie, Red Hat, nasz piękny, cudowny Red Hat ogłosił co? Budujemy sterownik yy, dla NVIDIA otwartość źródłowy o nazwie yy, NOWA. Wreszcie. No więc będzie mega fajnie, powiem to tak. To pobiliśmy w tej chwili AMDK. Mówię jako ja nie jestem NVIDI-owcem, bo ja nie uznaję obozów, mi to bisi i powiewa, jak flaga, nie powiem jaka, tak? W każdym razie będziemy mieli tak, NUVO, które się teoretycznie cały czas rozwija, no będzie się pewnie rozwijać, tak? Nvidia, która rozwija. Część swojego open source'owego sterownika zastrzeżonego rozwija sterownik zastrzeżony, który teraz powinien działać coraz lepiej w X Wayland. W Waylandzie NVIDIA ma podobno działać bardzo dobrze. No już jest w miarę dobrze, ale cudów jeszcze brakuje, do, do cudów trochę, tak. Bo widać na moich filmach, co się dzieje z NVIDIA na Waylandzie, to jest po prostu, o oh Jesus my Christ, tak. O NUWO już nie mówię, bo to jest w ogóle koszmar całkowity. W każdym razie, od serii podobno 555 sterownika, albo 560, czyli on już niedługo się pojawi. Mają być mega ulepszenie Waylanda X11 zresztą też. I ma to wszystko pójść mocno, grubo do góry, tak? To jest, to jest jeden sterownik, załóżmy zastrzeżony Nvidia. Drugi to jest Nuvo, który wraz z tym NVK, czyli Nuvo Vulkan Kernel Driver, czy jak to tam nazwać, to jest druga rzecz. Trzecia będzie, będzie teraz konkurencja od Red Hat'a, który chce to wreszcie zbudować. Więc pobiliśmy AMD-ka, bo AMD ma tylko dwa: zastrzeżony i otwarty. I znowu Nvidia będzie lepsza od do AMD-ka. Dobra, jeszcze się zamykam, bo zaczynam gadać głupoty. Może coś to pomoże nowo. Może gdy Red Hat ruszy z tym swoim sterownikiem, nowa. Trochę nowo i nowa, no dobra, się z tym, to też to ruszy, do, że to powiem, do góry, tak? Więc wszyscy na tym skorzystamy. Wiadomo, że Nvidia ma olbrzymi potencjał, finanse, pieniądze, zaplecze i w ogóle jest wow, tak? Bo jest wow, to trzeba powiedzieć prosto, bo trzeba mieć ludzi, tu, i ci ludzie mają takie głowy, że łeb odpada, żeby takie rzeczy w ogóle robić, w ten sposób to wszystko ogarniać, nie? Ale jeżeli do tych Ludzi, którzy są zamknięci w Nvidii, dojdzie społeczność Linuxowa, która jest pootwierana, tak? Wiadomo o co chodzi, i może dane rzeczy zobaczyć w inny sposób. Jeżeli ty robisz jedną rzecz, robisz ją tak, tak, bo masz takie tlapki, masz takie tlapki, kurde, i, i robisz to w ten sposób, bo ci kazali, nie? A przyjdzie ktoś, to patrzy z boku, <gryw> z boku, e, i, i kurde, podpowiedzi, nie stary, ty to zepsułeś, tak? Zrób to inaczej, zrób to tak. A nie tak, to spróbuj tak, wywal tamto i będzie ok, tak? O, kurde, działa. Wiecie o co chodzi? O ten efekt wow. To jest tak, że jak ktoś siedzi, tak? Siedzi, tlepie coś tam, tlepie, nie może danej rzeczy zrobić. Po prostu nie wie, on wie, że tego, mówi ciągle, nie da się tego zrobić. To jest niemożliwe, to po, po prostu się nie da. I wiecie, co się nagle dzieje? Przychodzi człowiek z zewnątrz, patrzy się na to, bierze i robi. Dlaczego? Bo ten człowiek z zewnątrz nie wie, że się nie da, tylko to robi. Ja wiem, że to jest taki, takie przysłowie, takie, takie powiedzonko, a takie pieprzenie za przeproszeniem, tak? Ale autentycznie tak jest. Jeżeli ty sobie człowieku siedzisz, mówisz, nie da się, nie da się, ja tego nie zrobię, nie potrafię, nie umiem, to wiesz co, ty tego nie zrobisz i nie będziesz umiał. A jeżeli ktoś przyjdzie z zewnątrz, albo nagle nie wiem. W Coś cię walnie w łeb, albo w plece, albo cokolwiek innego, i powiesz sobie, kurde, ja to umiem zrobić, to to zrobi. Kończąc, bo już 20 minut gadam, już pewnie niewiele wytrzymało do końca tą moją paplaninę tutaj. Słuchajcie, tutaj mamy na Foronixie oczywiście, kurde, dzięki Bogu, że ta strona istnieje, bo po prostu ten człowiek i cała ta ekipa Michaela Larabela odwala taką robotę dla lat 2000, że to jest głowa mała, naprawdę, chylę czoła dzięki, do nich, tak, za to wszystko. Jest tutaj porównanie, jak działa ten otwarty moduł jądra sterownika Nvidia R550, tak, w porównaniu bodajże do, tutaj, do, ty, do tego zwykłego zamkniętego, tak. Czy jest jakaś różnica? Jest minimalna różnica, autentycznie. Tu można sobie te testy zobaczyć. jak nie będę omawiał, bo tak jak mówię, już gadam 20 minut ponad, to jest masakra. Ja czasami tego tak rozgaduję, kurde, no co poradzicie. Możecie to raz z 10 sobie oglądać, jak ktoś ma ochotę. E, w każdym razie, jeżeli chodzi o wydajność na dzień dzisiejszy to nie ma jakichś wielkich olbrzymich różnic, zresztą to widać. To są testy zrobione na kartach serii 4000. Teraz mogę pomarzyć o czymś takim, mniejsza z tym. E, w każdym razie te, te testy możecie sobie tutaj zobaczyć, ogarnąć jak to mniej więcej u nich to wygląda. I naprawdę jest bardzo, bardzo mała różnica, więc nie się na to, że nagle wydajność skoczy nie wiadomo jak, bo to, to nie o to chodzi, tak? To jest tylko moduł ładujący, moduł wstępny tak jakby. Cała reszta, gdzie ogarnięcie tam wulkana, czy, czy kuda, czy inne rzeczy, to dalej jest zastrzeżone, dalej będzie za, zastrzeżone w zastrzeżonym sterowniku, i to się nie zmieni, tak? No, do, dopiero sama Nvidia, która pracuje nad tym sterownikiem, jak wyda tą nową wersję, to może być dopiero bardzo, 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 że to wiem, wesoło. E, słuchajcie, ja postaram się, żeby te, te linki, może nie wszystkie, bo ich jest 50 chyba tutaj, tylko parę tych linków było pod spodem, pod tym filmem, czytaj więcej jak zawsze zresztą. Więc jak ktoś będzie miał ochotę, zajawkę i tak dalej, i tak dalej, to sobie to po prostu obejrzy, ogarnie i obejrzy. E, w każdym razie, ja naprawdę jestem mega, mega, mega na pozytywie, powiem to w ten sposób i mam Nvidia i myślę, że będę miał Nvidia, dopóki mi nie padnie, jak mi padnie, to wezmę sobie inną Nvidia, którą mam tutaj gdzieś tam. Mam nadzieję, że będzie okej, okay, bo kurde naprawdę robi świetną robotę 1660 Wiadomo, fajnie by było mieć coś lepszego, no ale... No wiadomo o co chodzi, tak? Kochamy cię Nvidia, tak, i takie słodzenie na pewno wszystkim pomoże, no na pewno. Dobra. Koniec tematu. Słuchajcie, koniec tego gadania na dzisiaj. Wiem, że nic nowego nie wniosłem, wiem, że ten, ale przynajmniej ja też lubi mojego y, gadania posłuchać, to proszę bardzo, teges, tam, Teges. No i co? No i tyle, kurde. Macie ochotę, poczytać sobie te linki i pogardnicie temat. I naprawdę, przestańcie gadać, że Widia w Linuxie to jest nic nie warte, bo to nie jest kłamstwo. To jest po prostu czyste to, to jest nie kłamstwo, tak? Byłoby nic nie warte, gdyby włączasz, włączasz do wolnego Linuxa, a ten Widia leży, kwiczy i burle, nic nie działa. A tak nie jest, tak po prostu nie jest. Czasami trzeba poszukać jakiegoś rozwiązania, czasami jednak mimo wszystko coś nie działa, głównie w laptopach. No ale cóż, no pozamykane laptopy i tak dalej, i tak dalej. A już głupoty zaczynam gadać. Dobra, koniec tematu na dzisiaj. Cieszmy się. Nvidia dobra za jej bardzo fajna, powiem to tak, robota. Mam nadzieję, że tak będzie dalej. I mam nadzieję, że sterownik, który wyjdzie, czy jest związany z Waylandem i tak dalej, i tak dalej, będzie naprawdę powerem, kurde, i zacznie to chodzić, no może na razie nie ma aż takiej tragedii, najgorzej jest w grach, nie? Dobra. Aha, jeszcze raz tak na koniec powiem, 1660 Super chyba nie jest traktowane jako Turing. Mimo, że jest Turingiem, to ani w Nuvo, ani przez te otwarte moduły Kernela chyba jako, jako Turing, tudzież GSP, on chyba w ogóle GSP nie ma w tej karcie. Nie wiem, nie mogłem tego znaleźć, kurde, tak? Nie ma, więc może być wesoło może być po prostu wesoło. Dobra, koniec gadania. Dzięki wszystkim oglądającym, wspierającym, ławkującym, negującym, komentującym i, i całej reszcie. Trzymajcie się gorąco, Bartek. Pozdrawiam, pa. pa cześć.